Za Mielcami znajduje się stacja kolejowa Warszawa-Gdańska, a dokładnie w tamtym miejscu powstaje nowe przejście podziemne, które połączy się z aktualnym w miejscu, gdzie się teraz znajduje i będzie połączenie wszystkich peronów dwoma tunelami prosto do stacji metra. Jak wyglądają teraz te prace w październiku 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć, witam wząż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050, gdzie znajdujemy się nad dworcem nadwiślęskim, który został budowany w tym miejscu w latach 1878-1880. Później czasy się zmieniały i powstała w końcu Warszawa Gdańska, którą w tym miejscu oczywiście właśnie Wam prezentuję. Ta stacja się zmieniała niejednokrotnie i chyba się jeszcze będzie zmieniać niejednokrotnie. Aktualnie powstaje nowy peron, piąty, będzie wydłużony. Nowe przejście podziemne, bo aktualnie nie służy. Będzie też więcej elementów, jeżeli chodzi o zadaszenia, bo stare zostaną wyburzone i powstaną nowe, nawiązujące do linii obwodowej. Pomijając to, powstanie właśnie całe przejście podziemne z nowymi wyjściami, również w kierunku Arkadii, w kierunku ulicy Inżyjewskiego. No i też będzie w przyszłości przebudowa całego dworca gdańskiego, ale to już osobna inwestycja, bo sama stacja jest PKP PLK, sam dworzec jest PKP S.A., przejście podziemne jest Zarządu Transportu Miejskiego, jest jeszcze stacja metra, jest sama ulica ZDM-u. Dobra, rozgadałem się. Wróćmy sobie do Warszawy Gdańskiej. A tak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o nowe przejście podziemne, które będzie mieć schody ruchome, zwykłe schody i windy na wszystkie perony, włącznie z peronem numer 5, z tym, że na peron numer 5 trzeba po prostu będzie zawrócić z ulicy Inżyjewskiego i po prostu sobie przejść na sam peron. Nie będzie bezpośredniego wejścia z samą długością peronu, po prostu trzeba będzie kawałek zawrócić, ale bez jakichś większych problemów, tam nie będzie już w konieczności przechodzenia przez samą jezdnię, po prostu będzie trzeba już sobie iść chodnikiem. Też w związku z aktualnymi pracami, które tutaj są realizowane, czyli budą nowego przejścia podziemnego głównie, został zamknięty chodnik do Arkadii wzdłuż torów. O nie, po prawej stronie jesteśmy zgubieni. Przejście jest oczywiście zamknięte na czas budowy całej tej inwestycji. No bo jakby to powiedzieć, jeżeli buduje się przejście podziemne na całej długości tego chodnika, no to nie da się utrzymać tego chodnika. Tym bardziej, że tam dalej są ruiny peronu pierwszego, więc jakby nie wolno ich dotykać. Znaczy, chyba już ich nie mam. A może są? Ktoś tam był z łopatą? Może odkopał? Może coś znalazł? Dobra, już tak zupełnie serio mówiąc. Trochę historycznie, a może jeszcze opowiem za chwilę o samej Gdańskiej, żebyście wiedzieli, czemu to jest tak etapowane, chociaż może to nie ma jednak sensu. Natomiast ważne jest to, że aktualnie te prace są tutaj już realizowane i one będą realizowane krok po kroku po każdym z peronów. Na miesiąc, po miesiącu na jeden z peronów. Teraz jest peron numer drugi, później trzeci, czwarty, na koniec piąty z torami towarowymi. W ramach tych prac będzie po prostu przebudowana cała część, jeżeli chodzi o peron wraz z częścią kolejową. Będą te prace właśnie trwać około miesiąca. No i w ramach nich również po prostu będzie powstawać ta część tymczasowa, po której pociągi będą jeździć z większymi ograniczeniami, jeżeli chodzi o prędkość. A później po zakończeniu tych wszystkich prac, jeżeli po prostu kiedy będzie już całe przejście podziemne gotowe, te elementy tymczasowe będą zlikwidowane i będzie po prostu w tym miejscu trzeba odbudować już tory kolejowe wedle docelowej konstrukcji. Czyli mniej więcej podobnie jak to jest realizowane chociażby, jak to było budowane chociażby na tunelu w Sulejówku. Tam też powstały tymczasowe wiadukty dla pociągów, one jeździły nad budową, a później ostatecznie trzeba budować torowisko kolejowe w docelowej formie. Natomiast jeżeli chodzi o część przejścia podziemnego, to dlaczego ono w tym miejscu powstaje teraz? A, jak ktoś, peron numer 1 się znajdował w tym miejscu, po lewej stronie, gdzie jest ten budynek z czerwonym dachem. Zresztą w teorii to jest wyjście na niego, ale peron w końcu nie powstał. Zresztą były też koncepcje, żeby ten peron powstał przelotowy. Nawet dałoby się budować to teraz. Ale dobra, po kolei. Wy teraz będziecie oglądać sobie ujęcia, jak ta inwestycja wygląda, ja wam trochę historycznie powiem, bo najwięcej tutaj zmian rozpoczęło się podczas budowy samej linii metra w tym miejscu, jeżeli chodzi o M1. Dworzec Gdański powstał w 2003 roku i od tamtego czasu rozpoczęły się większe prace na Warszawie Gdańskiej. Wtedy jeszcze Gdańska była ruiną, nie było nawet kolei mazowieckiej, bo dopiero zostały założone rok później, w 2004 roku i główną stacją do kolei mazowieckich była Warszawa Gdańska, kto by się spodziewał. Później w kolejnych latach
były realizowane kolejne inwestycje, jeżeli chodzi o tą linię kolejową, czyli oczywiście o dziewiątkę. Od 2007 roku do 2010 roku była przebudowana część od Warszawa Zoo do Legionowa. Powstały wtedy właśnie trzy tory, no i nowe perony. Tak, trzy, nie cztery. Dalej nie wiem, czemu tak to wyszło i dalej ten tor numer 4 do Legionowa musi powstać. W ramach prac w międzyczasie została też podpisana umowa na całą Nową Gdańską w ramach pierwszego etapu, czyli w 2009 roku. Peron numer 4 miał być rozebrany i wybudowane w ramach niego zupełnie dwa nowe perony. Miało też powstać zupełnie nowe przejście podziemne. A, bo chyba nie doszliście do tego jeszcze. Tak, wtedy jak powstało metro, nie było przejścia podziemnego jak teraz na wszystkie perony, bo nie było jeszcze przejścia podziemnego na Warszawie Gdańskiej. Było tylko łącznie zaślepione przejście, które w przyszłości miało być połączone właśnie ze stacją kolejową. A budowa tego łącznika i tego przejścia podziemnego była realizowana do lutego 2011 roku. Wtedy zupełnie powstały dwa nowe perony. Peron numer drugi i peron numer trzeci. Peron numer jeden został zamknięty i wyburzony. Peron numer cztery został przebudowany właśnie na dwa zupełnie nowe perony. No i też oczywiście powstało nowe przejście na ulicę Inżyniewskiego. Więc tak to wtedy było realizowane. I co ciekawe, wtedy w ramach tych prac też uczestniczyło miasto. Nie tylko łącznie samo PKP PLK odpowiadało za tą inwestycję. Dlatego też zarządcą przejście podziemnego jest Zarząd Transportu Miejskiego i chyba to się utrzymało nawet do dnia dzisiejszego. Natomiast w kolejnych pracach oczywiście powstał chociażby peron numer 4. Tego peronu brakowało, po prostu za mała była przepustowość. I dlatego też w 2015 roku została podpisana umowa na budowę właśnie tego peronu i ten peron został wybudowany w przeciągu roku. Następnie w październiku 2019 roku została podpisana umowa na budowanie kładek, dwóch kładek i rozbudowanie przejścia podziemnego starego. Nie poszerzenie, wybudowanie schodów ruchomych. No i oczywiście tam wymienienie trochę wind. Natomiast ważne jest to, że nie poszerzono przejścia podziemnego, chociaż było to analizowane, ale chyba wyszło, że lepiej wbudować dwie kładki na jednym i drugim końcu każdego z peronów, zamiast też poszerzenia peronu, zamiast poszerzenia przejścia podziemnego. Czy ostatecznie faktycznie jest to lepszy pomysł? No, musiałem wątpić, skoro jednak ostatecznie wyszło, że i tak trzeba wybudować te przejście podziemne. No, wtedy planowano, że po prostu pasażerowie się przerzucą na kładki i będą chodzić górą do metra, czyli będziemy przechodzić na wiadukty drogowe, później tam chodzić jeszcze góra-dół do przystanków tramwajowych, no najlepiej górą przechodzić do metra. Okazało się jednak, że pasażerowie nie chcą iść na okrągło, tylko wolą pójść po najniższej linii oporu, prosto przejściem podziemnym. I zaczęły się robić kolejki przy schodach ruchomych, które się okazały wadliwe, bo po prostu są za wąskie na tak dużą liczbę pasażerów. I dlatego też rozpisano przetarg na budowę peronu numer 5. Tak, kto by się spodziewał. Bo pociągi dalekobieżne się zatrzymywały, po prostu zbyt długie pociągi nie mogły wejść na całą długość peronową. Pierwotnie peron powstał jako tymczasowy, z długością 250 metrów, ale oczywiście teraz jest wydłużony do 300 metrów. A w kolejnym etapem, po zakończeniu głównych prac na Warszawie Zachodniej, czytaj po oddaniu do użytku wszystkich peronów, powstała inwestycja, jeżeli chodzi o przejście podziemne. No i w tym momencie to jest realizowane. No tak, ta inwestycja trochę wygląda jakby tego nikt nie mógł po prostu zaplanować jakoś tak do przodu. Wiecie, że planujecie to na wiele lat i będzie starczać, a nie robicie to krok po kroku i tak jeszcze jeden raz. Może coś jeszcze dobudujemy. O, nie wychodzi, to jeszcze coś. No i tak mniej więcej wygląda w skrócie cała ta przebudowa Warszawy Gdańskiej. Dajcie znać w komentarzach, czy według Was to wszystko, co tutaj Wam opowiedziałem, było z góry zaplanowane i jest dobrze realizowane. Te etapowanie, nabudowanie osobnych peronów, osobno przejść podziemnych, kładek i tak dalej. Czy to jest dobrze dobrane, czy według Was jest to chaotycznie? Bo ja osobiście jestem zdania, że PLK to robi wszystko chaotycznie i to nie ma kompletnie sensu. W sensie, że według mnie, osobiście, ja bym to zrobił raz asensownie. Zamknął całą Gdańską. Wysadził w powietrze wszystko. Wszystkie kładki, wszystkie przejścia podziemne, tak tylko, że oczywiście, żeby nie naruszyć metra. Ale wszystko bym po prostu zamknął. Najlepiej z pozostawieniem góra jednego toru dla pociągów towarowych, żeby one sobie mogły funkcjonować, a SKM-ki, kolej mazowiecki by po prostu dojeżdżały do Powązek. Tam mogą skończyć trasę i mogą też zmienić tory. To nie jest jakiś problem w tamtym akurat miejscu. Natomiast wtedy, co byśmy zrobili na Gdańskiej? Po pierwsze, byśmy wybudowali nowy most przy Sydylei, bo aktualnie jest tylko na dwa tory. A ja Wam przypominam, że za kilka lat cały ruch kolejowy, przelotowy przez Warszawę będzie przez Gdańską. Przez jeden mały most, po dwóch torach. Na średnicy mamy dwie części. Mamy średnicę podmiejską i dalekobieżną. Łącznie cztery tory. Tu będą dwa tory. No ja nie wiem, jak mają służyć. A wiadomo, nie od dziś
że podczas przebudowy średnicy trzeba będzie zamknąć na minimum rok obydwa, wszystkie tory. Wszystkie cztery tory i nie będzie żadnego przelotu przez Warszawę. No i jak? To przez Gdańską wszystko przejedzie? Przez jeden mały most, gdzie są dwa tory? No ja sądzę, że chyba nie. Że to jest raczej mało realne, żeby to wszystko po prostu tamtędy przejechało. Więc sądzę, że dużo lepiej po prostu byłoby budować nowy, duży most. Zresztą jest to tam w różnych studiach, jeżeli chodzi o PLK, żeby to kiedyś budować, ale nie teraz, kiedy to jest potrzebne, tylko kiedy już po prostu na Gdańskiej będzie mniejszy ruch. Przy okazji w przyszłości ten most byłby wykorzystywany lepiej po prostu przez sam ruch niedalekobieżny, ale przez ruch po prostu towarowy, bo on tutaj po prostu w tym miejscu cały czas istnieje. No i oczywiście pomijając przebudowę mostu, co jest oczywiście wiadomo, że niezbędne, wysadzone w powietrzu całej Gdańskiej. Tak, żeby postawić zupełnie dwa nowe perony, cztery, tylko że numeracja się zaczyna od jedynki, a nie od dwójki. Dwa nowe perony, cztery, nawet może pięć, jeżeli by było miejsce. I takie postawić, żeby peron jeden był cały czas krańcowy, bo pociągów bis jeżdżący pomiędzy Legionowem a Warszawą, a Warszawą Gdańską i ogólnie pomiędzy po prostu Warszawą a Legionowem jest po prostu za mało. Tych pociągów powinno być więcej, czyli relacje na przykład bis SKM-ki w formie S4 jeżdżące pomiędzy Zegrzem Południowym, tylko łącznie a Gdańską. To byłoby coś po prostu sensownego. Pomijając to, wybudować te nowe perony, które były cztery przelotowe, dwukrawędziowe, tak wiem, to brzmi abstrakcyjnie po prostu, jeżeli chodzi o koncepcję, i wybudować dwa zupełnie nowe, sensowne przejścia podziemne, które są po prostu dobrze skomunikowane z metrem. Wywalić całkowicie tą kładkę na wiadukty, gdzie są przystanki autobusowe i tramwajowe, bo ona jest marginalnie wykorzystywana teraz przez pasażerów, a pozostawić tą kładkę do Arkadii, bo ona faktycznie, jeżeli chodzi o mieszkańców Żoliborza, jeżeli chodzi o dojście do centrum handlowego, jest faktycznie w tym momencie wykorzystywana. I tyle. No i oczywiście wiadomo, że w przyszłości dworce będą powstawać budowane przez PKP S.A. 5 biurowców, z czego ostatni to będzie dworzec. Tak, nie wiem, kto to zrobił, że najpierw damy się na haprocz deweloperom, znaczy inwestorom, a dopiero później na sam koniec wybudujemy coś, co faktycznie jest potrzebne dla pasażerów, czyli oczywiście część, jeżeli chodzi o sam dworzec. Tak, też sądzę, że te etapowanie w tym miejscu całkowicie bezsensowne. Najpierw powinien powstać dworzec, a później jakieś budynki biurowe, no bo przynajmniej się, jak to ma by powstawać, jeżeli chodzi o kolejność. Tym bardziej, że budynek dworcowy w tym miejscu jest po prostu no, w kiepskim stanie i dajcie znać w komentarzach, kto ostatnio z niego korzystał. No ja nie znam osoby, która by z własnej woli na niego weszła. Może dlatego też, że po prostu jest kompletnie nie po drodze i właściwie niepotrzebne dla większości pasażerów. Wszyscy kupujemy bilety przez internet w większości. A przynajmniej na Gdańskiej teraz jest mało pociągów dalekobieżnych, to też wiecie, jak to wszystko w tym miejscu wygląda. No więc tak osobiście sądzę, jak Gdańska powinna być budowana. No natomiast ja oddaję się waszą sekcję komentarzy. Jeżeli ten materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i jak zawsze zachęcam was do stania Patreon i znoszę. Jeżeli wam się podoba, to wszystko tutaj w tym miejscu realizuję, jak te materiały pokazuję i po prostu jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej filmów. No i też oczywiście jestem otwarty na wasze propozycje, bo tak jak pierwotnie Warszawa Gdańska dla kolei mazowieckiej była okienkiem na Mazowsze całe, główną stacją, to ja też jestem otwarty na wasze propozycje, jakie inwestycje z całego Mazowsza, nawet Radomia, chcielibyście oglądać na kanale na Wizjonerz. W związku z tym, że aktualnie już aplikacja Koleo właśnie współpracuje z kolejami mazowieckimi, mogę na spokojnie jeździć po całym Mazowszu bez dodatkowych opłat, bo tak mamy współpracę, jeżeli chodzi właśnie o mojego partnera kanału, którym jest Koleo. Więc dajcie znać w komentarzach, jakie inwestycje pozawarszawskie z całego Mazowsza w okolicy kolejowej, nie muszą być kolejowe, mogą być nawet obwodnicy, ale po prostu w okolicy kolejowej chcielibyście zobaczyć. Tak powiedzmy w zasięgu 40 km od jakiejś najbliższej stacji kolejowej czy przystanku kolejowego. Ja się zetknę na nie i oczywiście jak będę mógł, to będę je nagrywać. Wiem, obwodnica Pułtuska, ale jest strasznie daleko, ale może na setny odcinek mazowieckich inwestycji uda się to wrzucić. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach z Warszawy Gdańskiej i z całej ich inwestycji z Warszawy. Kolejny film z tej inwestycji pojawi się najprawdopodobniej za miesiąc, żebym trochę więcej opowiedział o samej budowie, a nie robił swoich wywodów od temat tego, jak to jest bezsensownie wszystko w tym miejscu rozplanowane. No i pomijając to, w najbliższym czasie też będą filmy z Katowic, z Krakowa, z Łodzi, no i oczywiście z Poznania, które czekają długo już, ale na razie czekam, aż się pogoda poprawi, po prostu będę jechać do tych wszystkich trzech miast. I to wszystko chyba w tym miesiącu nawet się zmieści, bo inwestycji z Warszawy trochę jest mniej. Na koniec tylko wyłącznie powiem, nie wiem, czy to już powiedziałem, ale peron numer 1 był planowany jako przelotowy, nawet podczas budowy tego przejścia podziemnego, ale PLK w trakcie już faktycznie prac stwierdziła, że jednak go nie chce budować. Pomimo tego, że dałoby się go budować obok peronu numer 2 i jeden tor byłby przelotowy, ale ostatecznie stwierdziła, że nie i że lepiej w tamtym miejscu budować wyjście z przejścia podziemnego w kierunku Arkadii, zamiast wybudować tego wyjścia z przejścia podziemnego prosto na peron i stamtąd byłoby wejście na peron numer 1. No cóż, najwyraźniej peron numer 1 na zawsze w historii i w planach niezrealizowanych PLK na zawsze.
Cześć!